Ma z rana, jak tam wasze kryptowaluty? U mnie całkiem dobrze, panie Bobrze. Na rynku spadki, na rynku tradycyjnym spadki. Zaczynamy Krypto News Flash Gagatki. Krypto News Flash, czyli telegraficzny skrót wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy od CoinGecko. Zobaczmy, jak wygląda nam wykres. No, zaczęła się korekta. Na Ethereum 10% spadek. O co chodzi? Jak to? O co Grayscale'a? Grayscale oczywiście dumpuje swoje ETH, które miał w traście i teraz wszyscy. A Nasdaq 3,5% na minusie z tego, co widziałem. Także co tu się dziwić? Ale zaczynamy od informacji, przesuniemy tego. ETF-y, słuchajcie, spotowe na Ethereum 113 milionów dolarów wypływów drugiego dnia od uruchomienia. Miało być super, miało być ekstra, a tu się okazuje, że jednak nie. Zresztą mówiłem wielokrotnie, ETH to nie Bitcoin, więc nie porównujmy tych dwóch różnych rzeczy. Okazuje się, że zobaczcie, nowonarodzone ETF-y miały, tak wygląda tutaj, na, miały 2 dni wpłat, a później się zaczęły, a właściwie 1 dzień wpłat, a później zaczęły się wypłaty. Oczywiście chodzi o Grayscale, który od samego początku dumpuje i sam Grayscale, zobaczcie, ile tego wszystkiego posiada. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, okazuje się, że bitcoinowy mainnet otrzymał pierwszy zweryfikowany dowód ZK, tak? Bitcoin OS to jest taki projekt, o którym warto sobie poczytać. Zweryfikował swój pierwszy dowód ZK-a, oczywiście dowód wiedzy zerowej, jakby ktoś nie wiedział, na mainnecie Bitcoina i to jest nowa era, jeśli chodzi o zdecentralizowane aplikacje. Tak jak mówię, BOS, czyli Bitcoin OS, to jest oczywiście protokół rollupów bitcoinowych. Udało się, poczytajcie sobie o tym. A z kolei bank kryptowalutowy Sinum zanotował zyski po podwojeniu swoich wolumenów tradingowych. Tak, mówią oni, że dalej będą się rozwijać na rynku europejskim i chcą stać się całkowicie zgodnymi z regulacjami MiCA w pierwszym kwartale 2025 roku. A swoją drogą, jeżeli chodzi o regulacje MiCA, to zapraszam już dzisiaj na webinar o godzinie 18. Zaprosiłem tutaj grono ekspertów, prawników z Degenhausa, z Freedots, abyśmy porozmawiali na temat, czy Mika zmiecie kryptowaluty z planszy, jeżeli zmiecie, to kogo, co z USDT, jak będą wyglądały kantory, a co z youtuberami i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam dzisiaj na webinar o 18, oczywiście za darmo, bo za darmo to uczciwa cena. Jeśli chodzi o bank, no to będą sobie działali i zobaczcie, trading spot, 500% wzrostu na derywatach w pierwszym kwartale, porównania oczywiście do poprzedniego kwartału. Wolumen pożyczek wzrósł o 360%. A teraz okazuje się, że fałszywa aplikacja Zoom ukradnie Twoje kryptowaluty. Uważajcie, bo okazuje się, że jest fałszywy Zoom, także pobierajcie tylko i wyłącznie z oficjalnej strony. Jest to oczywiście malware, który jest w fałszywej aplikacji Zooma. No i trzeba pobrać sobie Zoom Installer Full. Nigdy tego nie róbcie, bo Was okradnie. A jeżeli jesteście z Warszawy, to w najbliższy weekend, już ten, 26-28 lipca, Binance rozdaje darmowe lody za rejestrację na platformie. No, różne są pomysły, żeby przeciągnąć użytkownika. Tym razem za zarejestrowanie się, oczywiście Binance Polska to organizuje, możecie dostać lody. Tutaj, nie wiem czy widzieliście, ale Ferrari będzie akceptować Bitcoina i Ethereum jako zapłatę za swoje samochody w Europie. Oczywiście. Jak komuś się podoba Ferrari i ma dużo kryptowalut, to może wykorzystać. A teraz z kolei kolejna dystrybucja z MTGOX-a. Tym razem Bitstamp rozpoczął dystrybucję zobowiązań MTGOX-a. No i teraz około 9 miliardów dolarów w aktywach. Co ciekawe, dostałem już potwierdzenie od mojego człowieka, który ma w MTGOX-ie środki, że on dostał je na Krakenie. Także tak to właśnie wygląda. Zaczął się MTGOX. Teraz nam Watcher Guru donosi, że słuchajcie, 1,1 biliona dolarów zostało zmiecione z planszy, jeśli chodzi o rynek akcji. Zobaczcie, spadki na Apple 2,88, spadki na Nvidia 6,80, na AMD 6%, także zobaczcie, a coż to się stało się pod Jerzewem, tak, spadamy w dół, a wszystko wygląda na to, że będą nadchodzić nam obniżki stóp procentowych, czy tak się potwierdzi, zobaczymy.
Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, Bitcoin pojawił się na Las Vegas Sphere. Tutaj został wyświetlony. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Gdyby coś takiego w Białymstoku postawić. Ciekawe, ile to by mogło kosztować. Oczywiście, Las Vegas, wiadomo, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, chyba kiedyś się wybiorę tam na wycieczkę. A teraz jeśli chodzi o NVIDIA, słuchajcie, superkomputer od NVIDIA pokazuje nam potencjalną ścieżkę do komputeryzacji kwantowej, tak? No i zobaczymy, czy to wpłynie. Oczywiście tu jest bardzo dużo, od razu ostrzegam, jest bardzo dużo ściemy i bardzo dużo głupot, bo po pierwsze, istnieją już algorytmy odporne kwantowo, to po pierwsze, primo. Po drugie, wprowadzenie nowego takiego algorytmu, zanim będzie zagrożenie faktycznie realne ze strony komputerów kwantowych, jest dużo prostsze niż zburzowanie tego komputera. A po trzecie, primo, to jest kolejna sprawa, czyli sektor bankowy w pierwszej kolejności będzie celem. Także okazuje się, że mówimy, ci z NVIDIA, badacze z NVIDIA mówią, że komputery to jest znaczący postęp, aby uzyskać w pełni funkcjonalny, dostępny komercyjnie, to jest najważniejsze, komputer kwantowy do wykonywania, bazując na symulacjach superkomputerowych przeprowadzone z jednostkami GPU, tak. No i fizyce kwantowej można sobie poczytać. A teraz okazuje się, słuchajcie, że Tajlandia dystrybuuje cyfrowe pieniądze do 45 milionów obywateli, aby przyspieszyć ekonomię. Czyli krótko mówiąc, jeżeli coś się w rynku źle dzieje, to se wydrukują pieniądze złodzieje i ludziom je rozdają, inflacją ich dojeżdżają. No tak to mniej więcej wygląda. Także ma to pomóc tym tajom, którzy są ubożsi i generalnie dostaną pieniądze i wydadzą je na różne rzeczy. Tak nawet 45 milionów tajów może dostać 10 tysięcy bahtów, czyli to jest około $280, oczywiście w formie cyfrowych pieniędzy, 1 sierpnia. Tak? To jest co ciekawe, ta suma to jest 2/3 średniego miesięcznego przychodu w tym kraju. Przechodząc sobie dalej, proszę bardzo, chciałem Wam pokazać na końcu takie mądrości jedne, bo była w temacie realizytków, zaczął tu Maciej Tomczyk, później encyklopedia kryptowalut i oczywiście pojawiła się tutaj Rada Rozumnych, tak? I tutaj oczywiście pan Łukasz, czy tam Lukas, Mr. MK Kern, zaczął tutaj dużo więcej, to ciężko powiedzieć. Kamil oczywiście dał, no i teraz ja tu po prostu już dałem tylko informację. O, tu jest kolejny kryptomilioner z Twittera, tak, już gdzieś widać, co no, zweryfikował i tak dalej, no. No, milioner guru z Twittera, tak. No, także oto jest stwierdzenie, ale to nie, w Twoim wypadku jest to weryfikacja, gdy udzielasz porad, to pokaż, czy są one skuteczne, ale rozumiem, skąd niechęć. No. Powiem w ten sposób. To jest typowe podejście, tak na koniec przechodząc do podsumowania, typowe podejście dzieci z gimnazjum. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, ale pieniądze lubią ciszę. Każdy z Was to wie, że najlepiej jest po prostu ciszę jedziesz, dalsze budziesz. Stare przysłowie. No ale niektórzy tego nie rozumieją, no więc cóż, którym dzieciom z gimnazjum lepiej jest pochwalić się pieniędzmi. One oczywiście nie dostrzegają, to jest tak zwana kruszpiloza, nie? Bo nie dostrzegają tego, że wszystko może być na pokaz. No ale cóż ja mogę powiedzieć. Tyle chyba na końcu tego newsflasha. Zapraszam dzisiaj na webinar o godzinie 18, bo myślę, że będzie warto, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości. Oczywiście możecie zadawać pytania, bo to będzie live, żeby nie było. Więc po prostu warto. No. Tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.